30 lat. 30 pieprzonych lat. Tułam się po ziemi, tłumiąc pytania i zagubienie, które krąży gdzieś blisko. Próbuję wskoczyć przez jedno z okien do mojego wnętrza. Wiem, że większości wystarczy kariera, dzieci, bądź jedno i drugie, by wypełnić codzienność obowiązkami. W końcu jesteśmy tylko zaprogramowanymi na reprodukcję zwierzętami. Po kilkudziesięciu latach monotonnej pracy, wyjazdów na wakacje i produkowania potomków, wskoczymy w nieistnienia, tak samo jak miliony ludzi przed nami. Przeszkadza ci to? Telepiesz portkami na myśl o tym, że wrócisz do stanu sprzed narodzin. Nie możesz wyrzucić z głowy pokrytego pleśnią policzka i wyjadających ci oczy robaków. Zastanawiasz się, czy warto dzisiaj iść na siłownię, skoro koniec końców skończysz jako gnijąca kupa mięsa. Szukasz pewników. Rozwiązanie na ów lęk homo sapiens znaleźli dawno temu. Biegnij do kościoła. Uklęknij i przeżegnaj się, a z czasem wszystko wróci do normy. Modlitwa odda cię bezpiecznej, usystematyzowanej codzienności. Niestety, w moim przypadku wyżej wymienione wyjście nie wchodziło w grę. Minąłem 20 rok życia, gdy zdałem sobie sprawę, że większość nie lubi poruszać tematów egzystencjonalnych lub traktuje je jako umysłową gimnastykę. Skoro nie istnieje sposób, by znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące naszego pochodzenia, celu i tego, co dzieje się ze świadomością po śmierci, to po kiego grzyba drążyć temat? Racjonalna osoba pewnie zadałaby sobie to pytanie, rozszerzyła usta w uśmiechu i wróciła do codziennych sprawunków. Niestety, nie należałem do osób racjonalnych i nigdy się nie poddawałem. Pewnie dzięki tej ostatniej cesze zaszedłem tak daleko w hierarchii kościoła kapitalizmu. Jeżeli obrałem cel, nie interesowały mnie przeciwności, jakie wyrosną po drodze do jego osiągnięcia, czy liczba lat, jaka będzie musiała minąć, nim go osiągnę. Mam sporo wad. Nie lubię wielu rzeczy w swej psychice, lecz upór i ciężka praca nigdy nie były mi obce. Pewnie zastanawiacie się, jaki wpływ podobne podejście ma na etykę. Cóż, nie jestem kłamcą. Nie lubię też owijać w bawełnę, więc powiem wprost. Zniszczyłem kilku ludzi. Ich kariery, pieniądze i kobiety trafił szlak. Byłem sprytniejszy i wytrwalszy. Jeden z facetów, którego żona zostawiła po tym, jak ogłosił bankructwo, popełnił samobójstwo. Właśnie stoję w miejscu, gdzie wskoczył do wody. Zimno jeziora głębi pewnie przyjęło go jak matczyne ramiona. Pisali o tym w gazetach. Osierocił trójkę dzieci. Biedny, pieprzony grubas ma już spokój, tymczasem ja szarpię się i zadręczam. Może powinienem pójść w jego ślady i sprawdzić, jak wygląda dno jeziora. W końcu jestem tylko kilkudziesięcioma kilogramami mięsa, zlepkiem komórek, układem kostnym, który unosi ciężką od pytań głowę. Gdzie jesteś? Miałeś być w domu 3 godziny temu. Zapadła noc. Wciąż siedziałem nad brzegiem jeziora, lecz przesunąłem się o jakieś 300 metrów na zachód, gdzie nie docierał cyklopi blask lamp. Chciałem spokoju i wyciszenia. Nie byłoby ono możliwe w poprzednim miejscu, ponieważ straż miejska regularnie zajeżdżała w okolice mola, by szukać łatwego zarobku na pijących piwo i palących trawkę mieszkańcach. Chyba nigdy nie zrozumiem, dlaczego w Perun jeszcze istnieje jednostka tych upierdliwych kretynów. Kto ci powiedział, że miałem być w domu 3 godziny temu? Zapytałem, przymykając oczy. By usłyszeć cokolwiek poprzez szum wiatru, mocno przyciskałem telefon do ucha. Nikt mi nie powiedział. Byłam u ciebie i nikogo nie zastałam. Ach tak, rzekłem i uśmiechnąłem się półgębkiem. W prawym kąciku ust tkwił papieros. Paliłem go na przemian z wiatrem. Zapomniałam, że byliśmy umówieni. Przepraszam. Nie przepraszaj, tylko następnym razem odbieraj telefon.
Głos miała poważny, ale zniknęło z niego to rozdrażnienie, które jeszcze chwilę temu słyszałem. Cieszyłem się z tego faktu, bo nie miałem ochoty na kłótnie. Poza tym ceniłem sobie Marysię. Nie należałem do najlepszych partnerów pod słońcem, ale na swój pokraczny sposób ją kochałem i ostatnie czego pragnąłem, to by się martwiła. Byłem przekonany, że mamy spotkać się jutro. Ostatnio jestem cholernie rozkojarzony. Cisza najpierw trwała 5 sekund, a później przedłużyła się do 20. Nad czym tak dumasz, kochanie? Wpadło mi do głowy. Czyżbyś bała się o coś zapytać? Może nie wiesz, jak ów pytanie sformułować? Masz zbyt dobre serce, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja. Nie chcę być wścibska, po prostu interesuję się, o której wracasz. Interesuje mnie, jak się czujesz i czy w pracy wszystko w porządku. Nie jesteśmy ze sobą nawet rok, ale się przywiązałam. Chyba nie myślisz, że mam romans? I coś mi podpowiada, że wpadłeś w kłopoty. Słyszę wiatr w słuchawce, więc wiem, że jesteś na zewnątrz. Temperatura spadła poniżej zera. Słońce zaszło 3 godziny wcześniej, więc co takiego robisz poza domem? Nie chcę i nie należę do tych świrów, którzy kontrolują każdy krok partnera, ale mam dobrą intuicję. Ona, właśnie ona mi wrzeszczy do ucha, budzi w środku nocy i nie daje spać. Dlatego sypnij mi w oczy prawdą. Jesteśmy dorośli, więc nie widzę powodu, byś miał mnie oszczędzać. Gdzie ja cię znalazłam, kochanie? Niegdyś sądziłem, że podobni ludzie istnieją tylko na kartach książek. Olaf, nie zmieniaj tematu. Okej, odpowiem ci, ale najpierw ty mi powiedz. Myślisz, że mam kochankę? Odpowiedź była natychmiastowa. Nie. Jesteś dobrym człowiekiem, skończyłbyś jeden związek i dopiero wtedy wskoczył w następny. Żar dotarł do filtra, więc wyplułem go na kamienie i zgniotłem czubkiem buta. Nie sądziłem, że masz o mnie tak dobre zdanie. Wziąłem głęboki oddech, zebrałem myśli i dodałem. Ostatnio dopadły mnie pytania, od których uciekałem całe życie. Nie mają one nic wspólnego z naszym związkiem, dlatego nic nie mówiłem. Siedzę nad brzegiem jeziora, przytłoczony tym, co siedzi mi w głowie. Próbuję złapać pion, poukładać graty na strychu. Nic specjalnego, totalna nuda. Zero kochanek, przemytu narkotyków czy bijatyk rodem z podziemnego kręgu. Tylko nudna szorstkość egzystencji. Rozumiem, że nie chcesz ze mną pogadać o tych pytaniach. Może porozmawiaj z Romkiem albo idź do psychologa. Nie chcę zrzucać na ciebie tego typu ciężkości. Romek ma swoje problemy. Bynajmniej nie dotyczą one czegoś niewidzialnego, rozwodu i podziału majątku z żoną głupią suką czarownicą, jak zwykł ją ostatnio nazywać. Nie będę zawracał mu głowy. Masz rację. A ze mną dlaczego nie porozmawiasz? Nie miałem odpowiedzi na to pytanie, dlatego zadarłem głowę i spojrzałem w gwiazdy. Nagle usłyszałem głos. Jesteś martwym światłem. Tak samo jak ona. Nic cię nie uratuje. Nie powinieneś być też zdziwiony swoją kondycją psychiczną. Od małego zaglądałeś przez poprzecierane miejsca w rzeczywistości. Widziałeś przedziwne rzeczy, lecz świadomie ograniczałeś własne umiejętności i omijałeś największe z pytań. Trwałeś tak w skorupie przez 30 lat. Wypełniłeś obowiązek wobec rodziców. Zdobyłeś sporo pieniędzy i dobrą pracę. Wypełniłeś obowiązek wobec samotności. Znalazłeś kogoś, kto posiada nie tylko rozum, ale i serce. Myślałeś, że masz wszystko. Teraz tylko dbać o zdrowie, płodzić dzieci i zbierać na emeryturę. Niestety zza horyzontu nadeszły chmury burzowe. I choć bardzo chciałbyś się ich pozbyć, nie masz na to sposobu. Nigdy nie chciałem mieć dzieci. Wyszeptałem zapatrzony w chybotliwe światło jednej z gwiazd. Nigdy nie rozmawialiśmy o dzieciach. Skąd to nagle wytrzasnąłeś, Olaf? Przepraszam, ale na chwilę gdzieś odpłynąłem.
Masz rację, powinienem porozmawiać z tobą o tych dręczących pytaniach. Na pewno zrobię to przy najbliższej okazji. Teraz muszę uciekać. Kocham cię mocno. Słyszałem, że Marysia coś mówi, ale nie miałem siły. Po prostu byłem zbyt roztrzęsiony, by dalej ciągnąć rozmowę. Nacisnąłem czerwoną słuchawkę i przeniosłem wzrok nad wodę. Księżyc zerknął przez lukę w chmurach. Położył blade światło na tafle jeziora i wystające z niej głowy. Setki głów, tysiące głów. Wszystkie wpatrzone we mnie lśniącymi szkarłatem oczami. Prawie jak w kiepskim horrorze zza oceanu. Brakuje tylko głównej bohaterki o idealnych rysach, która ratowałaby świat, jednocześnie propagując feminizm i poprawność polityczną. Oddaliłem się kilka kilometrów od jeziora. Zaplątany w trzewia miasta, brnąłem poprzez skąpane w pomarańczowym świetle ulice. Cisza łamała mi kark, fasady kamienic obserwowały każdy krok. Była środa, dochodziła 22. Domyślam się, że większość ludzi zajęta jest szykowaniem ubrań na jutrzejszy dzień, kąpielą i ucieczką w stan mini śmierci, inaczej zwanej snem. Skacz i wrzeszcz, ile tylko chcesz, ale od codzienności nie uciekniesz. Stawiaj jej wyzwania, pokaż środkowego palca, wystaw język, lecz nie zyskasz tym nic. Pewnych fundamentów istnienia nie zmieni żaden, nawet najbardziej wpływowy ksiądz czy polityk. Ze swoim bólem jesteś sam na sam. Tak samo jak ze swymi wątpliwościami i w końcu ze śmiercią. Wypowiedziałem powyższe słowa na głos, by dodać sobie otuchę. Przypomnieć, że wciąż żyję. Nie zabrały mnie istoty z jeziora. Nie potrącił samochód. Płuca mucą powietrze, serce pompuje krew, a głowa zapętla przerażające melodie, jakby mściła się za coś, co zrobiłem w przeszłości. Wciąż też słyszałem szept martwych ust, trupie inkantacje, których nie rozumiałem. Czy były prawdziwe? Może to tylko wybujała wyobraźnia? Jak cienka jest linia między chorobą psychiczną a zdolnością do zaglądania na drugą stronę. I czym niby ta druga strona jest? Patrzeć na nią z chrześcijańskiego czy świeckiego punktu widzenia? Uderzyłem się pięścią w czoło. Najpierw raz, potem drugi i trzeci. Wkładałem w ciosy sporo siły. Miałem nadzieję, że popłynie krew, a wraz z nią wyciekną głupoty, które nie dają mi spokojnie żyć. Schodząc z górki na ulicę Beksińskiego, poczułem uderzenie wiatru. Odrobinę się zdziwiłem, ponieważ zawierucha ucichła dobre 2 godziny wcześniej. Wraz ze sobą przyniosła śmiechę, kilkusekundowe wybuchy radości. Dawno nie byłem w tej części miasta. Przed sobą miałem ścianę czerni, z której od czasu do czasu wyławiałem kontury drzew. Na samą myśl, iż miałbym wejść do nieoświetlonego parku, pot zrosił mi dłonie. Postanowiłem wrócić do domu. Wrzuciłem papierosa do ust. Przyłożyłem do niego płomień zapalniczki i już miałem postawić pierwszy krok, gdy usłyszałem strzępy pieśni i coś, co przypominało trzask płonących polan. Czyżby ktoś w środku tygodnia dodatkowo w taką pogodę urządził sobie ognisko? Jaja sobie robicie? Nadszedł impuls, potężne wyładowanie elektryczne. Bez jednej myśli w głowie przebiegłem przez ulicę. Runąłem w mrok, prawie tak samo jak grubasek, któremu sprzed nosa sprzątnąłem umowę na budowę autostrady. Widziałem sporo topielców. Mogę tylko przypuszczać, jak makabrycznie wyglądał, gdy nurkowie znaleźli jego rozdęte, blade ciało. Potrafiłem wyobrazić sobie nawet wychodzące z orbit oczy wielkości piłek do tenisa mówiące: nie macie się czego bać, chodźcie do mnie. Zobaczycie, spodoba się wam po drugiej stronie. Tutaj nikt nigdy się nie nuci. Parłem przez mrok. Zwinne dłonie pamięci przeglądały kartoteki wspomnień. Wiedziałem, czego szukałem.
Pragnęły utrudnić przeprawę przez park. Kilka razy o mało nie wyrżnąłem w drzewo. Krzaki podrapały mi policzek, ale to za mało. Trzeba jeszcze bardziej uprzykrzyć życie temu sukinsynowi. Niech przypomni sobie dzieciństwo i rozrzucone ciało ośmioklasisty, które próbował przeskoczyć motorem nad torami. Zamiast tego zamienił się w krwawe puzzle. Trzymałem w dłoniach jego głowę. Jego pieprzona, pogruchotana czaszka w dotyku przypominała worek pełen małych elementów. Coś pulsowało w jej wnętrzu. Wiem, że to niemożliwe, ale pamiętam, jak nastolatek patrzył na mnie jednym pozostałym okiem, a jego usta powtarzały: potworem jesteś, potworem. Pamiętam też jedną z rąk, wciąż zaciśniętą na rączce motoru. Milicja zebrała gówniarza do koszyka, po czym wsypała do worka. Później pogrzeb, dużo płaczu, dużo żądnych. W końcu taka śmierć to nie lada atrakcja, makabry ludzi i zamknięta trumna. Urodził się, dorastał i marzył tylko po to, by skończyć w ten sposób. Przystanąłem, by złapać oddech. Otaczała mnie cisza. Księżyc kolejny raz wychynął zza chmur. Wyłonił z ciemności dziesiątki bezlistnych drzew. Teraz wisiały na nich setki ciał. Słyszałem jęk powrosu. Czerwone ślepie obserwowały mnie, jakbym był winny śmierci ich wszystkich. Jakby w moich kompetencjach leżało stworzenie świata opartego na ciągłym pożeraniu. Jakbym należał do wieczności, która decyduje, kto ma umrzeć w męczarniach, a kto odejść we śnie. Czasem odnoszę wrażenie, jakby jedni ludzie cierpieli każdej chwili każdego dnia, by inni, szczęśliwsi, mogli prowadzić swoje spokojne, zaślepione życia świętych krów. Pewnie to tylko kolejna próba usystematyzowania chaosu egzystencji, lecz nic nie mogę poradzić na to, jakimi ścieżkami podążają moje myśli. Telefon zawibrował w kieszeni dżinsów. Osadził rzeczywistość na fundamentach. Ruszyłem w stronę głosów, w tym samym momencie, w którym księżyc kolejny raz uciekł za chmurę. Nie wiedziałem, czy wisielcy są prawdziwi. Nie zamierzałem zaprzątać sobie tym głowy, ponieważ w oddali dostrzegłem chybotliwe światło. Wiedziałem już, że znalazłem miejsce, do którego chciałem dotrzeć. Pytanie tylko, co mnie do niego przyciąga. Czyżbym od małego miał przypisaną jakąś rolę, tak samo jak ten biedny dzieciak na motorze? Czy istnieje los gorszy od śmierci? Nie wiem dlaczego, ale przypomniała mi się pierwsza noc spędzona z Marysią. Mrok, żywe stworzenie, napierał na okno. Pragnął najpierw wlać się do mieszkania, a następnie do mojej głowy. Deszcz siekł nieprzerwanie od 5 godzin. Ze swojego schronienia obserwowałem ludzi. Przygarbione, niemal haczące nosem ochotnik jednostki. Wracający ze szkoły i pracy przykładni obywatele. Dręczone chorobami i lękiem. Przygniecione monotonią egzystencji trybiki kapitalistycznej machiny. W jednej chwili doskonale ich rozumiałem, lecz w drugiej ulatywali z mojej głowy. Nie ma drugiego tak odmóżdżającego narkotyku, jakim jest miłość. Ktoś odpowiedzialny za projekt jednostki ludzkiej dobrze wiedział, iż będzie ona zbyt sprytna, by świadomie pakować się w obowiązek rodziny i wychowywania dzieci. Dlatego też czujemy tak silne przyciąganie do drugiego człowieka. Dlatego każdy dzień samotności ciąży nam na piersi jak głaz, a wizja zakochania się odsuwa na bok nawet największe problemy. Jesteśmy pajacami na niciach, stwierdziłem, przeskakując kamienny murek, w który chwilę wcześniej przypadkiem kopnąłem. Stanowimy rozrywkę kogoś znudzonego wiecznością. Mogę świadomie krytykować miłość, rozkładać ją na części pierwsze, lecz gdy tamtego dnia siedziałem na kanapie z wtuloną w siebie Marysią, wsłuchany w jej miarowy oddech i bicie serca, wiedziałem, że nie będę szczęśliwszy.
Nie istnieje rozkosz przewyższająca bezpieczeństwo i ciepło, jakie daje nam druga osoba. Innymi słowy, wiem, że jestem zmanipulowany przez naturę. Z braku lepszego wyjścia akceptuję to. Poza tym, istnieją środki antykoncepcyjne, więc przy odrobinie ostrożności nie wciągnę w tę rzeczywistość kolejnego nieszczęśnika. W tej części parku musiały niegdyś znajdować się budynki, ponieważ otaczały mnie pokryte graffiti ściany i najeżone prętami zbrojeniowymi kamienie. Kolejny raz usłyszałem strzępy słów. W niebo strzeliła garść iskier. Jeszcze kilka metrów i dotrę na miejsce. Oczami wyobraźni zobaczyłem, jak wychodzę zza węgła, patrzę, a tam dwóch meneli krzyżuje ręce i nawzajem robi sobie dobrze. Mimo napięcia na twarz wypłynął mi uśmiech. Zacisnąłem zęby, by nie ryknąć śmiechem. Wcześniej też wymyśliłem kłamstwo, które rzucę pod nogi zebranym przy płomieniach ludziom. Coś o zabłądzeniu w ciemności i podążaniu za odgłosami zabawy. W najgorszym razie zabiorą mi portfel, dadzą w zęby i pożegnają kopniakiem w tyłek. Mam jednak nadzieję, że nie dojdzie do niczego podobnego, ponieważ będę musiał opowiedzieć o tym Marysi, a nie chcę jej jeszcze bardziej martwić. Nim wychynąłem zza rogu, moje zmysły zarejestrowały kilka rzeczy jednocześnie. Telefon odezwał się drżeniem. Syrena pociągu strzaskała nocną ciszę, a wiatr wbił się między ściany po niemieckich budowli i zaświszczał niczym duchy w filmach sprzed lat. Ledwo to wszystko zauważyłem. Tak bardzo zaskoczył mnie widok trzech kobiet, które stały przy ognisku. Nago. Wyschłe piersi, fałdy obwisłej skóry i wystające spod niej granatowe żyły. Wiedziałem, że nasze ciała z jędrnych dość szybko ulegają transformacji w makabrę i groteskę. Miałem dziadków i pamiętam, jak męczyli się pod koniec życia, ponieważ wszystkie podzespoły stopniowo odmawiały posłuszeństwa. To tutaj jednak było czymś innym. Zrozumiałem to od razu, ponieważ nieznajoma, mimo odpychającej aparycji, cechowała czujność i szybkość, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem u osób w podeszłym wieku. Olaf Dumicz, powiedziała stojąca z prawej najwyższa z nieznajomych i klasnęła w dłonie. Nasz oprawca, dodała druga z uśmiechem. Ale nas kopnął zaszczyt, siostry. Zakończyła trzecia i splunęła do ogniska, które zabarwiło się na purpurowo i wystrzeliło w niebo burzą iskier. Podejdź bliżej. Już jadłyśmy, więc cię nie pogryziemy. Może. Zachichotały niczym nastolatki. Nie bardzo wiedziałem, jak zareagować. W końcu miałem przed sobą trzy wielkonose, czerwonowłose, kopie czarownic z tanich filmów grozy. Przez całe życie dostrzegałem rzeczy, których nie widzieli inni ludzie, lecz pierwszy raz stałem twarzą w twarz z czymś tak wyraźnym jak te trzy postacie. Czego ode mnie chcecie? Patrzcie, jak mu śpieszno. Widać, że biznesmen. Widać, że nie ma duszy. Słuchałem, jak wyrzucając z siebie słowa. Chciałem je ponaglić, by przeszły do sedna, lecz zrezygnowałem z tego pomysłu, gdy zaczęły pląsać wokół ogniska. Towarzyszyło temu mlaskanie obwisłych ciał. Mimo ssania w żołądku targnęły mną wymioty. Wiem, że nie jestem najprzyjemniejszym z ludzi. Nie należę też do optymistów i naiwniaków, ale żeby od razu mówić, że nie mam duszy, wstydziłabyś się, siostro. Nie ma wiedzy. Nie zna przyszłości, jednak i tak wypełnia go pewność. Ty naprawdę jesteś trupem. Podszedłem do ogniska i wystawiłem przed siebie zmarznięte dłonie. Następnie zapytałem. Żarty żartami, ale może powiedziałybyście wprost, czego ode mnie chcecie? Nie znam nawet waszych imion. Stojąca naprzeciw kobieta o bujnych, przyprószonych siwizną włosach spojrzała mi prosto w oczy i rzekła matowym głosem. Wpadacie do tego świata o wiele za często. Nie jesteście tu mile widziani. Kim według ciebie jestem?
Zapytałem, przykładając dłoń do spodni w miejscu, gdzie znajdowała się kieszeń i wciąż wibrujący telefon. Jesteś jednym z zawieszonych. Jesteś śmiercią. Jesteś mrokiem. Dlatego widzisz nie tylko nas, ale wszystkie okropności, które konsekwentnie wyparłeś z własnej świadomości. Jestem Bogiem, niszczycielem światów! Krzyknąłem i ryknąłem śmiechem. W życiu nie słyszałem czegoś równie kretyńskiego. Uważaj na słowa, skrytobójco. Syknęła najniższa z sióstr, wystawiając czarny język. Grozisz mi? Pieprz się. Najwyższa z kobiet, wyglądająca na najrozsądniejszą, podniosła dłoń. W końcu, gdy zapanowała cisza, otworzyła usta i rzekła. Nie jesteś Bogiem. Nie urodziłeś się też z duszą. Należysz do innego świata. Jesteś istotą otchłani. Może znudziła cię wieczność. To dlatego czasem odgaduję schorzenia współpracowników. Dlatego kątem oka dostrzegam wychylające się z ciemności twarze o czerwonych ślepiach. Wszystkie siostry jednocześnie skinęły głowami. Skoro ustaliliśmy, że jestem pomiotem jakiegoś innego, dziwnego świata, wracamy do kluczowego pytania. Czego ode mnie chcecie? Staruszki odsunęły się od ogniska. Jednej pociekła sutka krew. W pierwszej chwili tego nie zauważyła, a w następnej włożyła go do ust i zaczęła łapczywie ssać. Najniższa obserwowała mnie z obrzydzeniem wypisanym na twarzy. W dłoni trzymała sztylet zdobiony w dziwne, przypominające cyrylicę znaki. Ta, którą nazwałem najrozsądniejszą, spojrzała w niebo i kolejny raz zabrała głos. Jesteśmy sercem Perun. Zarządzamy tymi terenami od czasów, gdy nie znajdowała się tu nawet jedna chata, a tylko ogniska odzianych w skóry prymitywów. Twoja obecność destabilizuje miasto mgły. Nie możemy i nie będziemy tego tolerować. Perun jest zaprzeczeniem stabilizacji. Nie ma w nim nic specjalnego. Poza tym mieszkam tu od 10 lat. Trzeba było wcześniej wprosić się na kawę i powiedzieć, że nie mam duszy. Nie wiem, jakbym na to zareagował, ale na pewno byłbym w lepszym stanie psychicznym niż obecnie. Ludzie to dla was zabawki. Wieczne w ciele człowieka. Prowadzisz niebezpieczną grę. Bełkotem nic nie zdziałacie. Wracam do domu. Przestąpiłem krok w stronę drogi, gdy usłyszałem. Twoja kobieta. Ona jest w ciąży. Skądże powiedziałaby mi? Musimy się jej pozbyć. Rzuciła najniższa z sióstr. Następnie przyłożyła sztylet do policzka. Płomienie padały na jego powierzchnię. Przybierały kolor purpury. Dziewczyna nie wie, co nosi pod sercem. Zostawcie Marysię w spokoju! Krzyknąłem. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Kłamca! Krzyknęła najniższa. Już wcześniej widziałem, że będą z nią kłopoty. Nie znoszę porywczych jednostek, które wpadają w gniew z byle powodu i popełniają jedną głupotę za drugą. Durny samiec! Z niewiarygodną szybkością podniosła dzierżącą sztylet dłoń i zaatakowała. Nie miałem czasu na przetworzenie informacji, a co dopiero zareagowanie. Zdołałem tylko otworzyć usta i wydać z siebie jęk. Sztylet utkwił po rękojeść w splocie słonecznym najwyższej z sióstr. Ciemna, gęsta krew bryznęła do ogniska. Rozległ się syk. Od najmłodszych lat gdzieś obok mnie kroczyła makabra. Śniłem o śmierci najbliższych, by po przebudzeniu dostać informację, iż umarli naprawdę. Uniknąłem 2 wypadków drogowych, ponieważ intuicja nakazała mi wykonać gwałtowny manewr kierownicą. Nie było takiego lata, którego nie natknąłbym się na grupę nurków wyciągających topielca z wód żwirowni. Jakby kompas śmierci kierował mnie w miejsca, gdzie jest jej najwięcej. Jakby mówił, jesteś martwym światłem, tułaczem melancholii. Każdy twój krok zabiera na drugą stronę kolejnego człowieka. Z każdym uderzeniem twojego serca ktoś przedawkowuje leki.
zarzuca na szyję powróz, wchodzi do wanny i rozcina nadgarstki. Ludzie wychowani w wierze chrześcijańskiej nazywaliby cię diabłem, lecz nie mieliby racji. Homo sapiens nie rozumie tego, co czeka po drugiej stronie. Jego zmysły są zbyt ograniczone, umysł zbyt usystematyzowany. Zbyt dużo czasu myśli o codzienności, a zapomina o najważniejszym z pytań. Z jakiego powodu w ogóle pojawił się na świecie? Wiele razy słyszałem ów głos w głowie. Nieraz zadawałem mu pytania. Próbowałem rozpocząć dyskusję. Miałem nadzieję, że wnętrze odkryje przede mną miejsce, z którego czerpię wiedzę. Niestety nic takiego się nie stało. Teraz nie miałem czasu na introwertyczne wygibasy, ponieważ najniższa ze staruszek mocniej zacisnęła palce na rękojeści sztyletu i pociągnęła go w dół. Usłyszałem trzask kości i mlaśnięcie rozprówanej skóry. Kolejny raz zebrało mi się na wymioty, ale bez większych problemów nad nimi zapanowałem. Co ty kuźwa robisz? Krzyknąłem. Może powinienem uciec, może pomóc. Tylko czy można pomóc komuś, kto z uśmiechem na ustach pozwala rozpłatać się jak świnie przed świętami? Rozpłatana kobieta złapała krawędzie swej skóry i rozszerzyła je niczym ekshibicjonista poły płaszcza. Wnętrzności chlusnęły na trawę. Wiło się w nich coś dużego. Coś, co przypominało połączenie pomrowa wielkiego i pytona. Kilkumetrowy kształt koloru atramentu pokrywały dziesiątki lśniących na czerwono otworów. Potrzebowałem kilku sekund, by zrozumieć, że to oczy. Grubością istota porównywalna była do jednego z tych wielkich węży, które widziałem we wrocławskim zoo. Rozmowa dobiegła końca. Powiedziała ta z sióstr, która przez cały ten czas stała kilka metrów dalej i spokojnie obserwowała całe zajście. Odwiedzę twoją dziewczynę. Upewnię się, że nie nosi w łonie potomka skrytobójcy. Ostrzegam cię, zostaw Marysię w spokoju. Inaczej zdobędziecie poważnego wroga. Sprowadziłem na dno gorszych od was popaprańców. Dokładnie się przejrzałyśmy. Prześwietliłyśmy od stóp do głów. Nie rozumiesz, kim jesteś. Możemy bezkarnie wygnać się z tego ciała. I to też zrobimy. Że co? Moje słowa zagłuszyła porcja wnętrzności, która wpadała do paleniska. Tym razem zamiast je przytłumić sprawiła, iż zabarwione wrzosem płomienie sięgnęły ponad stare mury. Pojawiła się też kolejna, wężopodobna istota. Radziłabym ci. Wypowiedziały trzy głosy jednocześnie. Wziąć nogi za pas. Noc jest długa, a ciebie czekają zapasy ze śmiercią. Koniec części pierwszej. Autor opowiadania Marek Trusiewicz. Czytał Kwadrates. Odcinek powstał przy wsparciu patronów oraz wspierających w serwisie YouTube. Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Syrenki Ladacznicy, Tomalizma, Kłazara, Bartosza Chwalisza, Brutal Dropa, Jana Piwowarczyka, La Croix oraz Jojo Modo. Do usłyszenia.